Słuchajcie, zaczynamy powoli. Będę wam opowiadać o przeciwdziałaniu korupcji, o tym, co dzieje się na świecie, jakie są trendy, jakie narzędzia powstają, są wykorzystywane. To jest takie trochę uwspólnienie wiedzy, no bo my co jakiś czas gdzieś bywamy na różnych konferencjach, trafiają do nas raporty od innych organizacji i wybrałam takie najciekawsze rzeczy, które się gdzieś tam w świecie dzieją, tak żeby trochę zainspirować, trochę pokazać, co teraz się tworzy. Na początek chciałam wam pokazać definicję korupcji, która została wypracowana przez naukowców z University of Sussex 3 lata temu. Z tego względu, że jak w ogóle byście weszli w temat korupcji, to mamy kilka definicji, które są strasznie rozwlekłe, strasznie trudne. Jedna z takich definicji znajduje się w ONZ-owskiej konwencji o przeciwdziałaniu korupcji. Inna jest teraz proponowana w projekcie dyrektywy antykorupcyjnej, nad którą pracuje Komisja Europejska i Parlament Europejski. A oprócz tego mamy na przykład naszą polską definicję, która jest w ustawie o CBA z 2006 roku. I to są po prostu takie bardzo opisowe, szczegółowe definicje, gdzie tam się zawsze znajduje, wiecie, kilka zdań wielokrotnie złożonych, czym ta korupcja jest albo czym nie jest. A tutaj naukowcy właśnie po to, żeby pomóc analizować to zjawisko i aktywistom, i dziennikarzom, właśnie stworzyli taką bardzo krótką, przyjazną definicję. Mało tego, stworzyli też taki model piramidy korupcyjnej, właśnie po to, żeby można było sprawdzić właśnie, czy to, z czym mamy do czynienia, to jest korupcja, bądź nie. No i oni wychodzą z założenia, że fundamentem piramidy, fundamentem tego, czy korupcja się zaczyna, czy się nie zaczyna, no to jest to, czy istnieje jakaś relacja władzy, która dotyczy sektora publicznego, prywatnego. I czy mamy jakąś władzę, gdzie wykonujemy jakieś czynności na rzecz innych. Bo jeżeli tej władzy nie ma, nie ma takiej zależności, no to mamy różnego rodzaju przestępstwa ekonomiczne, mamy jakieś nieprawidłowości, no ale to niekoniecznie będzie korupcja. Drugi wymiar dotyczy nadużycia. Jeżeli mówimy o korupcji, musi być nadużycie. To nadużycie może mieć formę złamania prawa, ale nie musi. To może być złamanie jakiegoś standardu etycznego, to może być jakiś konflikt interesów. To nie musi być tylko, wiecie, to, że ktoś kogoś przekupił. Może to być wywieranie jakiegoś wpływu, mogą to być jakieś korzyści, które na pierwszy rzut oka się nie wydają takie oczywiste. Kolejna taka cecha charakterystyczna to są korzyści prywatne, które się tutaj pojawiają i które są przedkładane ponad interes publiczny. I mając to na względzie, chciałam wam jeszcze pokazać, jak to wygląda w Polsce. W 2023 roku w maju Grzegorz Makowski, profesor SGH, przeprowadził takie badania dotyczące percepcji korupcji. To było badanie na reprezentatywnej próbie Polaków. Ono jest co jakiś czas powtarzane od 91 roku, niestety nie jest zrobione jakoś tak bardzo systematycznie, że na przykład raz tam, no nie wiem, co półtora roku, czy w jakiś taki uporządkowany sposób. I co ciekawe, tu mamy 91 rok, tu jesteśmy w 2004 roku w maju, gdzie korupcja była uważana jako bardzo duży problem przez największy odsetek Polaków. Tu mamy rok 2010, no i teraz to ostatnie badanie, no to w tym miejscu maj 2023 roku, tu są szczegółowe wyniki, czy korupcja w Polsce jest problemem dużym czy małym. Bardzo dużym problemem, taką odpowiedź wskazało tylko 28% respondentów, raczej dużym 48%, raczej małym 14%, bardzo małym 1%, trudno powiedzieć 8%. I to jest taki paradoks, że w trakcie takiego dużego kryzysu praworządności,
w trakcie, kiedy co chwilę w mediach pojawiają się informacje o tym, że jest jakaś afera, że coś zostało źle zrobione. No jakby jako społeczeństwo nie widzimy tej korupcji, nie nazywamy pewnych mechanizmów korupcją. Więc to też jest takie ciekawe. To badanie, które Makowski robił, ono było na potrzeby takiego raportu dotyczącego ochrony zdrowia. No ale właśnie też jeszcze padło pytanie o to, w jakich dziedzinach korupcja występuje najczęściej. I no, politycy tutaj osiągnęli bardzo wysoki wynik, 75%. Dla porównania, wcześniej taki bardzo wysoki wynik był w 2001 roku i było to 54%. Czyli jakby dostrzegamy, że politycy, ale ogólnie widzimy, że jakby zjawiska nie było. Teraz już chcę przejść do konkretnych przykładów. Pierwsze są może takie bardziej prawne, potem będzie też trochę takich miękkich, strategicznych, a na końcu jeszcze wam taki jeden portal pokażę. Propozycja z Litwy. Bardzo ciekawa rzecz do ustawy, która jest ustawą taką antykorupcyjną. Wprowadzono jakiś czas temu taki obowiązek, żeby w trakcie procesu legislacyjnego ocena powstającego prawa obejmowała to, czy dane przepisy są przeciwdziałające korupcji, czy nie tworzą jakiegoś nowego pola do nadużyć. I u nas podobną analizę możliwości wykonała taka fundacja Akademia Antykorupcyjna. No i oni zaproponowali kilka obszarów, w ramach których trzeba patrzeć na ręce tym, którzy przygotowują różnego rodzaju przepisy. No i pewne rzeczy wydają się takie bardzo oczywiste. Na przykład ocena prostoty i logiczności języka, dobór słów, konstrukcja zdań. Ale też na przykład to, czy jeżeli mamy jakieś kompetencje organów, podmiotów, czy pojawiają się tam jakieś niezidentyfikowane kompetencje nadmierne, czy nie ma jakiegoś konfliktu interesów, czy te kompetencje się nie nakładają. Poza tym mamy też kwestie związane ze sposobem wprowadzania przepisów, czy zostały naruszone zasady lobbingu, czy są jakieś naruszenia etyczne projektodawców. To jest bardzo fajne opracowanie. Dostaniecie tą prezentację, tam na końcu ten dokument jest podlinkowany. No tego wszystkiego na ten moment nie mamy. No a pewnie by się przydało. Przedstawiciele litewskiego Transparency International bardzo to rozwiązanie wprowadzone w 2021 roku zachwalali. No mówią, że to się sprawdza w praktyce, że właśnie w trakcie takiego procesu legislacyjnego, kiedy są założenia do ustawy przygotowywane i się przechodzi do pracy nad szczegółowymi przepisami, też się właśnie takiej analizy dokonuje. Ciekawy przykład z Meksyku. Od 2014 roku trwa taka kampania, która się nazywa Tre de Tre. Została zainicjowana przez organizację, która się nazywa Transparencja Mexicana. I główny problem, jaki ta organizacja zdiagnozowała, to to, że trudno znaleźć rzetelne informacje na temat kandydatów w czasie wyborach. Że bardzo często kandydaci kłamią, wyolbrzymiają swoje zasługi, przemilczają różne rzeczy, no i że to bardzo trudno jest obywatelom ocenić. Więc w ramach takiej właśnie działalności przeciwko korupcji, właśnie w 2014 zaczęli zachęcać do tego, żeby osoby, które kandydują, pokazały swoje oświadczenie majątkowe, pokazały deklarację podatkową z ostatniego roku, jaką złożyły i dodatkowo jeszcze złożyły takie oświadczenie dotyczące konfliktu interesów. Czyli na przykład ujawniły opinii publicznej, że nie wiem, moja żona czy mój mąż pracują w firmie, która handluje węglem, niech będzie. No i to w jakiś sposób, jeżeli będę posłem, senatorem, będę zajmował się ustawą, no to w jakiś sposób to może
wpływać na mnie, bo będę miał konflikt interesów, no bo przez żonę i jej kontakty. Albo, nie wiem, mój syn gdzieś tam pracuje u kogoś, w jakiejś takiej firmie, no i jeżeli się będę zajmował tutaj tworzeniem prawa w tym zakresie tematycznym, też to może mieć znaczenie. W 2015 roku zebrano ponad 200 tysięcy podpisów. To zdjęcie, które tutaj widzicie, to są właśnie kartony z podpisami, które trafiają do parlamentu meksykańskiego, bo była obywatelska propozycja ustawy, która właśnie miała wprowadzić te zasady do przepisów wyborczych. No niestety się to nie udało, ale jakby ta kampania trwa nadal i w tym roku ta organizacja podliczyła, że podczas ostatnich wyborów 6,5% kandydatek i kandydatów ujawniło te dane. No i że jakby z roku na rok przybywa takich osób. Były regiony, takie odpowiedniki naszych województw, gdzie odważyła się na to tylko jedna osoba. No ale zawsze ten kandydat, kandydatka byli tutaj bardziej, wiecie, lepiej postrzegani po prostu, jako ci bardziej uczciwi. Kolejne takie rozwiązanie, gdzie Polski brakuje, to jest takie porozumienie na rzecz otwartego rządu, Open Government Partnership. To porozumienie powstało w 2011 roku i główne założenia były takie, że państwa będą współpracować w dziedzinie przejrzystości, zwiększania udziału obywateli w życiu publicznym, tego, żeby udostępniać różnego rodzaju dane i też stworzyć taką platformę do współpracy między samorządem, organizacjami pozarządowymi i strukturami państwa. Porozumienie zainicjowało 8 krajów, Brazylia, Stany Zjednoczone między innymi, Wielka Brytania, Meksyk, Norwegia. I tutaj to już jest zdjęcie właśnie z zeszłego roku, kiedy odbywał się szczyt w Estonii. Teraz to porozumienie liczy ponad 70 krajów. I co tutaj jest takiego innego, powiedzmy wyróżniającego na tle innych takich międzyrządowych inicjatyw? Kraje, które przystępują, pracują w ramach takich action planów. Deklarują, co chcą zrealizować i rozpisują sobie to na mniejsze kroki. Przyjmują na przykład, że w przeciągu 2 lat zostaną zmienione w jakiś sposób przepisy, które otworzą jakąś część danych albo otworzą jakiś sektor danych. Że na przykład właśnie, nie wiem, będą transmitowane komisje, które się odbywają lokalnie w gminach, że państwo stworzy taki mechanizm, który no, też mniejszym i większym gminom w jednym miejscu pozwoli na przykład coś takiego zrobić. No i tutaj mimo starań licznych organizacji od 2011 roku praktycznie, Polska nie przystąpiła jeszcze do tego porozumienia. Jest to duża strata, bo też od zeszłego roku działa taka inicjatywa Open Government Partnership Local, gdzie poszczególne miasta bądź regiony bądź powiaty mogą przystępować. Tam jest dużo też takiej wiedzy merytorycznej, dzielenia się dobrymi praktykami. No można zobaczyć, jak pewne problemy zostały rozwiązane w innych krajach. I no bardzo szkoda, że nas tam nie ma. No my tutaj aktywnie działamy jako organizacja. W kwietniu tego roku minister Bodnar podczas jednej z konferencji zadeklarował, że wskazał taki cel właśnie związany z walką z korupcją, no że dobrze by było, gdyby Polska przystąpiła, no ale na razie to jakby na tej deklaracji się skończyło. Tak naprawdę no to jest potrzebna decyzja premiera. No i mamy nadzieję, że w którymś momencie się nasz kraj odważy i pokusi o to, bo jest tam bardzo dużo takiej wiedzy praktycznej, takich miękkich sposobów współpracy na poziomie gmin, miast, różnych fajnych rozwiązań.
I też są pewne rzeczy, które no po prostu można już skopiować i wdrożyć. Kolejny taki mechanizm antykorupcyjny. To jest konwencja, której jesteśmy stroną. Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji. Konwencja jest z 2003 roku. Myśmy ją ratyfikowali w 2005. No i generalnie z jednej strony jest to taka zupełnie, można powiedzieć, bezzębna konwencja, bo zgodnie z nią powinniśmy przeciwdziałać korupcji, kryminalizować różnego rodzaju działania, które określamy jako korupcję, czyli doprowadzać faktycznie do tego, żeby jak ta korupcja będzie gdzieś wykryta, no to nagłaśniać takie przypadki, przykładnie karać. Powinna być edukacja w tym zakresie, zarówno społeczeństwa, jak i urzędników. I w ramach tego jest taki system przeglądu, że państwo wypełnia ankietę i ocenia się, na ile poszczególne działy tej konwencji wdrożyło, na ile dostosowało przepisy. Następnie są losowane dwa państwa, takie sprawozdawcy, którzy kontrolują dany kraj. I powstaje raport. I ten raport też jest udostępniany społeczeństwu obywatelskiemu. Można zgłosić swoje uwagi. Odbywa się spotkanie z audytorami. No i potem jakby po tym wszystkim jeszcze raz powstaje ostateczna wersja raportu. No i teraz tak, u nas się to wszystko dzieje. Natomiast nikt o tym tak naprawdę do końca nie wie, bo Ministerstwo Sprawiedliwości, które za ten proces odpowiada, się tym specjalnie nie chwali. Przynajmniej też do tej pory się nie chwaliło. No i tutaj jest taki fajny przykład z Ukrainy, która przygotowała teraz taką specjalną platformę, która z jednej strony jest robiona przez społeczeństwo obywatelskie, przez organizacje różnego rodzaju. Z drugiej strony jest tam patronat taki CBA, odpowiednika naszego CBA. I publikują jakby to, na ile zostały wdrożone różne rozwiązania dotyczące tej konwencji. Przygotowują raporty, no i też jakby te raporty wysyłają do Komisji Europejskiej, do innych organizacji, ale też im bardzo zależy, żeby pokazać na tym, że z tą korupcją walczyć. I od tego roku ta platforma jeszcze została wzbogacona o wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące walki z korupcją. I tutaj jakby widać różnego rodzaju postępy, można wejść na stronę, zobaczyć dokumenty, zobaczyć co działa, co nie działa, no i ta strona jest po ukraińsku, po angielsku. U nas no, jest w BIP-ie gdzieś tam zakładka, gdzie trudno, jeżeli się nie ma świadomości istnienia w ogóle tej konwencji i jakby całego procesu, to bardzo trudno no, jest znaleźć informacje na ten temat. Jest to zakopane w BIP-ie dla osób wtajemniczonych. Teraz wam jeszcze chciałam opowiedzieć o takim przypadku dotyczącym takiej praktycznej walki z korupcją. Nie mówimy tutaj o sprawie, gdzie ktoś, nie wiem, wziął jednorazową łapówkę, tylko mówimy o sytuacji, kiedy cały system jest zepsuty. I tak. W 2014 roku, po wyborach w Paragwaju, został wyznaczony najpierw nowy minister mieszkalnictwa. Dla Paragwaju bardzo ważny resort, bardzo ważne stanowisko, z uwagi na to, że przy 7 milionach mieszkańców jest niedobór miliona mieszkań. No i to ministerstwo odpowiada za budowę nowych mieszkań, ale też na przykład za remonty tych, które istnieją, za to, żeby doprowadzić kanalizację, więc jakby pole tutaj do pracy i bardzo jest duże, no i też jest to ważne miejsce.
I teraz tak, najpierw premier nowo powołany wskazał na to miejsce takiego technokratę, który próbował różne rzeczy zmienić, ale mu się to zupełnie nie udało. Po czym na to stanowisko została powołana wtedy najmłodsza w historii minister Soledad Núñez. Ona miała taki background z organizacji pozarządowych, a jak trafiła do pracy w rządzie, zajmowała się właśnie tematą tego Open Government Partnership, więc miała wiedzę i o korupcji, ale też no, wiedziała po prostu, jak transparentność może różne rzeczy utrudniać. Gdy przyszła do ministerstwa, to jakby rozmawiała z ludźmi, no i zauważyła mniej więcej taką strukturę, tak sobie to wtedy określiła, że jest 10% osób, które biorą faktycznie łapówki i jakby trzęsą całym ministerstwem, 80%, które się temu podporządkowuje i 10%, które stawiło opór i po prostu zachowało, powiedzmy, cnotę i honor. I nie dało się tutaj złamać. No ona została namaszczona na ministra, no ale jakby osoby, które były w środku ministerstwa, no to były osoby, które pracowały tam przez wiele lat. Okazało się, że taką kluczową osobą jest wiceminister, który się nazywał González, który zajmował się podpisywaniem umów z firmami budującymi domy, ale równocześnie też zupełnie przypadkiem miał wybudowaną willę z boiskiem do piłki nożnej, gdzie co roku dla pracowników ministerstwa organizował grill na początku wakacji, wszystkich zapraszał, był bardzo popularną osobą i trudno się mu było przeciwstawić. No i to tutaj też ważne, no mówimy kraje amerykańskie, młoda kobieta, a tutaj starszy mężczyzna. I co ona zaczęła robić? Pierwsze co, no to zaczęła do różnych tam dyrekcji zatrudniać młodsze osoby, które raportowały dyrektorom, ale też przychodziły do niej bezpośrednio z informacją, bo ona po prostu nie miała zaufania do całego zespołu. No a żeby tutaj dobrze wszystkim zarządzać, no to po prostu musiała mieć informacje. Po drugie, co też jest ważne, to ministerstwo jako cel stawiało sobie co roku, że wybuduje kilka tysięcy mieszkań. De facto najwięcej, ile wybudowało, to było tam 2000 z kawałkiem. I tak naprawdę nigdy się nie udawało zrealizować celów. A korupcja, która tam trwała, to był taki prosty mechanizm, że podpisywano kontrakt z wybranymi firmami. Firmy zobowiązywały się do wybudowania jakiejś tam określonej liczby domów, po czym dostawały zaliczkę. Z tej zaliczki, część zaliczki była przeznaczona na łapówki, po czym firmy przestawały realizować umowę, ale w umowie był taki zapis, który stwierdzał, że jeżeli tam dom nie zostanie wybudowany, powiedzmy w czasie roku, no to jest zrywany kontrakt. No i cały czas były zrywane kontrakty i domy nie były budowane. No i gdy ona jakby sobie to tak poukładała i doszła do tego, jak ten mechanizm działa, to wezwała też, zebrała dokumenty, doprowadziła do zwolnienia tego Gonzaleza. Jej kolejną decyzją było to, żeby spróbować zbudować jakieś zaufanie do tej organizacji, co w ogóle, czy do tego ministerstwa, co w ogóle było bardzo trudne, no bo przez ileś lat tam się nic takiego merytorycznego tak naprawdę nie działo. Więc zaczęła zapraszać dziennikarzy, jak jechała w teren, była bardzo otwarta, nie ukrywała tego, co robi. I zaczęła publikować wszystkie decyzje związane z przetargami, z podpisywanymi umowami, z planowanymi spotkaniami i to wszystko publikowała na bieżąco w internecie. Co jeszcze takiego zrobiła, to w pierwszym roku założyła, że zbuduje 12 tysięcy domów.
Nie udało jej się to ostatecznie, zbudowała 10 tysięcy, ale to i tak było 4 razy tyle, co ci dotychczasowi wszyscy ministrowie. Poza tym przygotowała mapę, gdzie ludzie mogli zobaczyć, gdzie te domy są budowane, oraz opracowała taki algorytm, kazała go urzędnikom tam oczywiście przygotować, gdzie na przykład brano pod uwagę, gdzie najbardziej są te mieszkania potrzebne, gdzie najdłużej ludzie czekali. Także decyzja dotycząca budowy domu czy podpisywania umowy na te budowy, no jakby była dla ludzi zrozumiała, że na przykład, nie wiem, w tym regionie budujemy nagle 100 domów, a w innym budujemy na razie tylko 10. I to doprowadziło do tego, że jakby ta korupcja nagle zniknęła. To, co wam teraz opowiedziałam, to jest taki case study przygotowany przez naukowca pana profesora Christophera Stona z Oxfordu, który opowiadał o tym podczas konferencji antykorupcyjnej teraz, która się odbywała w Wilnie w czerwcu 2024 roku. Jego wykład jest dostępny w internecie, na końcu prezentacji jest link do niego. Ten wykład jest po angielsku. Poza tym przykładem są jeszcze 3 inne, bardzo podobne. On to bardzo pasjonująco opowiada. Natomiast coś takiego, co dla nas, myślę, może być ważne, coś, co można w Polsce też teraz wykorzystać, bo też jesteśmy w takim okresie przejściowym. Widzimy, że powstają komisje śledcze, próbujemy jako państwo wyjść z kryzysu praworządności, nazwać nieprawidłowości, które miały miejsce. No to właśnie na podstawie jej doświadczeń, ale też innych osób z innych miejsc na świecie. Tutaj takie fajne zasady, fajne możliwości, czy po prostu no, plan działania został przedstawiony, podpowiedziany. Dlaczego tam się na przykład udało tą korupcję taką systemową wyplenić? No, przede wszystkim dlatego, że ona jako minister nie skupiła się na walce z korupcją, tylko na misji ministerstwa. Wskazywanie nieprawidłowości, aresztowanie, no to było jakby przy okazji. Dla niej najważniejsze było to, żeby to ministerstwo zaczęło robić to, co do niego należy, czyli budować domy, i to się jej udało. Więc taki właśnie tam fajny wniosek wychodzi, że bardzo ważna jest ta misja organizacji, też poczucie godności tych ludzi, którzy tam pracują, bo to są osoby, które bardzo często lubią to, co robią, szanują tą pracę, i jeżeli się zmienia tutaj kultura, no to im się jest o wiele łatwiej dostosować. I budowa tego poczucia dumy jest o wiele bardziej ważna niż aresztowania czy zatrzymania. I ten profesor podawał super przykład. Była kiedyś we Włoszech taka akcja Czyste ręce, podczas której słynny włoski prokurator, może teraz mi nazwisko wyleciało, aresztował 300 osób związanych z mafią, były głośne procesy. No ale procesy minęły, część osób została skazana, ale sama korupcja jakby nie została wypleniona, bo nie poszły właśnie za tym takie zmiany kluczowe dla zmiany kultury. Czyli jakby poza samym rozliczeniem, które też jest ważne, nazwanie, że coś było złem, że coś było korupcją, że było nadużyciem, ważne jest też wprowadzenie standardów. I z tych różnych przykładów, które tam były prezentowane, to nawet nie musi być zmiana prawa, ustawy. To bardzo często są takie miękkie rzeczy. Kodeks etyki, zwrócenie uwagi, nazwanie właśnie tego, że to jest nieprawidłowość, tak nie wolno postępować. Wprowadzenie mechanizmów też jakiegoś nadzoru i kontroli. Następnie też stworzenie jakichś takich ram po prostu do uczciwej pracy, tak żeby te osoby, które uczciwie pracują, mogły awansować. Ten profesor to tak ładnie określił zaproszeniem outsiderów. To właśnie ci outsiderzy, to było to 10%, które tam zupełnie nie chciało
no jakby się wyłączyło, nie brało udziału w braniu łapówek, ale też nie było specjalnie włączone w cały zespół, no bo to była też dla nich ciężka sytuacja, byli cały czas poza nawiasem. No i takie ogólne promowanie uczciwości. I bardzo wam to polecam, bo jest to naprawdę fajny przykład. Jeżeli by była taka potrzeba, też możemy do tego filmu zrobić polskie napisy, bo naprawdę jest to takie bardzo też praktyczne. I to, co chciałam pokazać tak naprawdę na koniec, a tu będzie trochę rzeczy do pokazania, to jest przykład z Brazylii, takiego rządowego portalu jawnościowego. Teraz tylko muszę się tutaj przełączyć i mam w tym momencie ten portal puszczony z tłumaczeniem na język angielski. Jak puszczałam z tłumaczeniem na język polski, to się różne tutaj dziwne rzeczy działy, więc bezpieczniej po angielsku. To na co patrzycie? To jest właśnie portal rządu brazylijskiego, gdzie można znaleźć różnego rodzaju informacje. Ja pokażę takich, w sumie wybrałam 5 najciekawszych przykładów. I zaczniemy od takich informacji dotyczących płatności kartami kredytowymi. Na tej podstronie, w tej części panelu, rząd brazylijski pokazuje po pierwsze, ile jest kart w posiadaniu administracji. Tu są takie ogólne informacje dotyczące tego, ile zostało wydanych pieniędzy, jaki to jest procent pieniędzy publicznych. Tutaj dalej można zobaczyć poszczególne podmioty. Tutaj mamy podział według agencji rządowych, które najwięcej płacą kartami. Tutaj mamy osoby i ich imiona, nazwiska, które mają te karty wystawione i nimi najczęściej płacą. No i też można zobaczyć, ile tymi kartami wydały. To jest tylko taki przegląd ogólny, powiedzmy, z lotu ptaka. Możemy sobie tutaj wejść w szczegóły. Można sobie wybrać zakres dat. No i teraz tutaj już widzimy konkretne płatności, na co pieniądze zostały wydane, jakiego typu to była karta, kto tutaj nadzoruje, jest numer, jakie jest imię i nazwisko, jaka tutaj kwota została. Możemy wejść jeszcze kolejne szczegóły. No i tutaj widzimy już spis poszczególnych transakcji, w jakim były miesiącu tej konkretnej osoby i tak dalej. I to wszystko jest dostępne, to można sobie pobrać, jest też zrobione do tego API, więc można się bawić i można to filtrować. Portal działa od 2014 roku. Cały czas się rozwija, to tylko jedna z funkcjonalności. Teraz tutaj przechodzimy do kolejnego panelu. Ten z kolei jest poświęcony umowom. No i tutaj też mamy najpierw właśnie tak z lotu ptaka, gdzie można zobaczyć, które podmioty, które ministerstwa zawierają najwięcej umów. Tutaj mamy według największych dostawców. Tu na dole też jest na tej poziomej osi widoczne kwoty zamówień od tych dostawców. Tu można zobaczyć, jak wartość umów się ma do poszczególnych regionów. To jest też bardzo ważne w kontekście Brazylii, gdzie mamy regiony, które są bardzo uprzemysłowione i regiony, gdzie jest dużo gospodarki rolnej, jest wymagane duże wsparcie ze strony państwa, na przykład dla edukacji czy ochrony zdrowia.
Więc to też pozwala różne rzeczy posprawdzać. Jest jeszcze szczegółowe wyszukiwanie, ale teraz już bym też tutaj chciała wejść w szczegóły. No i tutaj mamy tabelę z danymi, gdzie mamy datę podpisania umowy, publikacji w systemie, kiedy ta umowa zaczęła być ważna, do kiedy obowiązuje, która jednostka to nadzoruje. Tu jeszcze się to dalej przesuwa. Jaka jest forma tej umowy, numer tej umowy, nazwa dostawcy i jaka jest wartość. To też można sobie w formie graficznej, no i w każdą umowę można wejść w szczegóły, gdzie mamy podane też informacje dotyczące tego, co jest przedmiotem tej umowy. I taki bardzo fajny mechanizm, to co tutaj widzicie z tym oczkiem, to się pojawia w wielu miejscach tego portalu, gdzie mieszkańcy, obywatele mogą zwrócić uwagę na jakieś nieprawidłowości, jeżeli się pojawiają z daną umową. No bo na przykład coś miało być dobrej jakości albo miało być jakiś konkretny produkt czy rozwiązanie, a jest jakiś tańszy zamiennik. I tutaj mieszkańcy na przykład mogą zaznaczyć i to wysłać anonimowo. Po pierwsze, czy ta umowa została zrealizowana. No i czy jest to zgodne z tym, co było w zamówieniu. Jest tu też od razu możliwość przejścia na kolejny portal, przez który można złożyć skargę. Teraz w zależności od umowy, tutaj są jeszcze kolejne rozwijane szczegóły. Jeżeli są jakieś dodatkowe informacje w umowie, czy są jakieś załączniki, czy jakieś inne dokumenty, no to tutaj to się nie zawsze będzie pojawiać, nie, ale jest taka możliwość. Tutaj od razu jest numer, który jeżeli w niego klikniemy, przenosi nas do przetargów. No i po prostu tu od razu można zobaczyć sobie, jak wyglądał przebieg takiego przetargu, kto się do niego zgłosił, znaczy co było przedmiotem przetargu, przepraszam, tutaj kto się zgłosił. Tu są oferty, które były złożone w przetargu i też klikając je można je podejrzeć. I też są informacje na temat firmy i też właśnie tutaj takie kolejne pytanie, czy ta firma mieści się pod tym adresem, czy tutaj na przykład nie ma jakiegoś tego. I z tej, jakby z tego poziomu też proszę, możemy wejść do faktur, które były na rzecz rządu przez taką firmę wystawioną, innych umów, jakie produkty i usługi zostały dostarczone. No i tutaj możemy zobaczyć, w jakich innych przetargach ta firma uczestniczyła. Tu jeszcze wam chciałam pokazać, tylko muszę, bo tutaj już weszłam. Tu jest jakby kolejna część. W tej części można znaleźć informacje dotyczące urzędników i emerytów, czyli tak naprawdę pieniędzy, które są przeznaczane na wynagrodzenia i na emerytury. Tu też takie ogólne zestawienia. Można zobaczyć, ile osób jest aktywnych, ile już przeszło do spoczynku. Jakie, kto najwięcej zatrudnia. Tutaj jest też takie podsumowanie, które ministerstwa ile wydają na umowy. Natomiast co jest najciekawsze i chyba dla Europy
wstrząsające. Jeżeli wejdziemy w szczegóły, to klikając w kolejne poziomy, przechodzimy po prostu do wynagrodzeń poszczególnych osób, pracowników, żołnierzy, inżynierów, innych osób, które korzystają z publicznych pieniędzy. Tutaj na przykład widzicie, jest imię, nazwisko, jest napisane, do kogo, gdzie ta osoba jest zatrudniona, czy jest aktywna, czy jest nieaktywna, na jakiej pozycji jest zatrudniona. I teraz tak, jak wejdziemy w szczegóły, no to tutaj pojawia się więcej szczegółowych informacji. Też jest na przykład zaszeregowanie, czyli w jakich widełkach mniej więcej ktoś będzie zarabiał, w którym miejscu pracuje. Ale to nie wszystko, bo dokładnie jest napisane, kiedy jest, jakby zaczął pracę na tym stanowisku. Tutaj są informacje dotyczące wynagrodzenia. No i można sobie przejrzeć, jest, proszę, tutaj świąteczny dodatek. Widać, jakie są składki odtrącone na ubezpieczenie, co jest netto, co jest brutto. Tutaj są informacje o delegacji takiego urzędnika. Jest napisane, kiedy ona miała miejsce, widzimy, ile łącznie ich było. No i tutaj jest też napisane, dokąd te delegacje były. Jeżeli w nie wejdziemy znowu, to też się pojawią kolejne szczegóły, czego to dotyczyło. Jest dokładnie widać, kto gdzie pojechał, w jaki sposób i tak dalej. W 2014 to zaczęło działać, a przyczyniło się do tego bardzo mocno stanowisko Sądu Najwyższego. Jedna z sędzi Sądu Najwyższego postanowiła, bo była jakaś debata w prasie na temat wynagrodzeń i tego, że urzędnicy w Sądzie Najwyższym nie są odpowiednio wynagradzani, i ona zdecydowała się ujawnić informacje dotyczące swoich pracowników. Tam jakby w Sądzie Najwyższym każdy sędzia ma swój sekretariat, ma asystentów, więc to jest takie większe biuro. No i ona jakby jako pierwsza wyszła z taką propozycją, no i za nią to zrobili inni sędziowie. No i to jakoś tak poszło. Poszło w dół po prostu. No właśnie, więc to jest dla nas wstrząsające. Wierzcie mi, że to jest też wstrząsające dla ludzi z całej Europy, po prostu jak to oglądają. Jak nam to pokazano w Londynie, taka Maria z brazylijskiej organizacji, która taka jest dziennikarsko-watchdogowa i pokazywała, jak w oparciu o publiczne dane, ona miała taką prezentację, jak w oparciu o publiczne dane można przygotować, przeprowadzić różnego rodzaju śledztwa. No to właśnie ona zaczęła jakby od tej strony, no, że przeanalizowaliśmy tam 14 tysięcy umów, 20 tysięcy czegoś, no i ktoś tam w końcu zadaje, ale skąd mieliście te dane? No są u nas na takim portalu, u was nie ma? No i potem jakby, jak im bardziej wchodziła w szczegóły, to wszyscy po prostu szczękę zbierali z podłogi. Tak, a tutaj jeszcze w ogóle jest taki osobny też o delegacjach portal, jak widać, bo on co do zasady jest od 2014, no ale niektóre dane są, bo ja tutaj na przykład od 2020 można sprawdzić dopiero, bo cały czas to się rozbudowuje, są dodawane kolejne komponenty. Poza tymi danymi... Możemy zapytać, ale myślę, że bardzo dużo dziennikarzy z tego korzysta, aktywistów. No jest to takie tutaj jakby, jak się chce czegoś dowiedzieć, no to się właśnie tutaj wchodzi. I
jeszcze z takimi innymi rzeczami, które są może też ciekawe. Różnego rodzaju benefity takie dla mieszkańców, powiedzmy jakieś tam dodatki z pomocy społecznej są tutaj też podawane. Wszelkiego rodzaju dofinansowania dla poszczególnych, no jakby województw stanów tych brazylijskich i odpowiedników naszych powiatów czy gmin. Osobno też jest portal, jest jakby to zrobione tak, że możemy właśnie faktury pooglądać. To też tutaj jest jeszcze ciekawe o tyle, że jak wejdziemy do faktury, no ten numer to jest taki odpowiednik naszego KRS-u, ale przy niektórych produktach, z tego co pamiętam, były jakby takie odpowiedniki naszych kodów PKD. Także jeszcze można było sobie wybrać jakiś konkretny produkt i sprawdzić dla niego no tu mamy właśnie jakieś i tu jest ten kod i ten kod właśnie potem jak się go gdzieś tam jeszcze sprawdzało to można było zobaczyć wszystkie zamówienia związane z tym właśnie produktem ile tam było też pieniędzy wydanych. No i teraz jestem ciekawa, co myślicie, co by się u nas dało zastosować z tych kilku rozwiązań? No, rząd to, ja podejrzewam, że jest to zautomatyzowane, po prostu. Zaraz tu wejdziemy w szczegóły i... No. Tak, to już się tutaj dokształciłam. Mamy coś takiego, że pochodzą informacje z różnych źródeł i jest jakby system rządu federalnego, zintegrowany system rządu federalnego do administracji finansowej i do zarządzania zasobami ludzkimi. Z kolei wszystkie rzeczy związane z benefitami, jakieś tam bazy danych związane z pomocą społeczną. O, jest coś takiego jak... No to wszystko jakby mają w innych systemach. Znaczy ja zakładam, że my dużo tych danych też mamy, no bo jeżeli te systemy księgowe, które na przykład teraz u nas są w urzędach. Ja mieszkam w Bydgoszczy i Bydgoszcz ma taki system księgowy, z którego może można wyciągnąć rejestr umów. Można też to w jakiś sposób no zadać po prostu pytanie, co byśmy chcieli zobaczyć. I podejrzewam, że to mogłoby być jakieś tam źródło danych dla takiego centralnego portalu, o ile by był pomysł na taki centralny portal i miałby kiedyś powstać. Znaczy tutaj jest przede wszystkim rząd federalny, i te pieniądze, które idą właśnie z tego rządu do poszczególnych regionów w ramach tam dofinansowania na różnego rodzaju przetargi. Co ciekawe, na przykład pojawiają się takie rzeczy, które u nas będą wyjątkiem związanym z bezpieczeństwem państwa, bo tutaj można znaleźć informacje na temat wynagrodzeń żołnierzy. Można znaleźć informacje na temat tego, gdzie oni stacjonują albo gdzie tam pojechali też w delegację. I jak nam tłumaczył tam właśnie z tej organizacji pozarządowej brazylijskiej taki prawnik, to
jakby te takie bardziej wrażliwe dane, no to one są nieraz tam z kilkumiesięcznym opóźnieniem publikowane, żeby jakby zagwarantować, że nie są od razu, jak się pojawią w systemie, tylko jest tam jakieś embargo. No, no właśnie, nie, ale... Tak, bo nie są No zależy, nie? Tak. Ale jest z tym problem. Natomiast co to powoduje, że każdy, nawet osoba, która nie pełni jakichś tam funkcji logistycznych czy związanych z miastami, siatka płacy jest jawna i wiadomo, kto w jakimś sposób jest przeszukowany jako... Wiem, znaczy to nie zeszło na poziom gmin, ale to jest też jakby specyfika chyba mocno brazylijska, że są, poziom rozwoju tych gmin jest bardzo, bardzo różny, nie? I natomiast jakby też to powstało z myślą o tym, żeby przeciwdziałać korupcji, bo był duży problem na przykład z tym, że w tych bardziej niedoinwestowanych częściach Brazylii, no, rząd przeznaczał pieniądze na jakieś inwestycje i to było jak czarna dziura, no bo coś się działo, nie wiadomo co, nie? Tak jak z tymi domami w Paragwaju, że miało być powiedzmy 10 tysięcy, a ostatecznie było 2400 i świetny piknik u wiceministra. Tak tutaj było podobnie. I tu jest, bardzo fajny jest ten system właśnie też taki do sygnalizowania, że można różne nieprawidłowości zgłaszać. I to jest jakby też zachęca mieszkańców do tego, że no przyjrzyjcie się, zobaczcie, macie dane, jesteście na miejscu, możecie nam zgłosić, nie? I my to wtedy zweryfikujemy. Dziękuję wam bardzo. Brawo.